Witamy Państwa serdecznie w kolejnym już odcinku Nie uwierzysz. Który to już nie wiadomo. Dzisiaj już atmosfera świąteczna. Panie Stanisławie, witamy. U wierzących tak, u nas ateistów jest zupełnie normalna. Witam Panią, witam Państwa. I no ale w tonie, w którym Pani mówi, będziemy dzisiaj, jak to było, cuda ogłaszają. Będziemy Państwu ogłaszać cuda. Zatem może zacznijmy dzisiaj od informacji, która się pojawiła odnośnie Marsa. No właśnie, dosłownie wczoraj wszystkie agencje światowe podają, że łazik Curiosity odkrył na Marsie metan. Co to oznacza? To oznacza, że na Marsie istniało życie, ponieważ metan wytwarzają bakterie żyjące, prawda? Więc Mars jest jakby kolejny krok do przodu. Ja czekam tak, że może za rok, dwa pokażą nam jakiegoś tam Marsjanina, który gdzieś tam biega sobie po tym. No nie, oczywiście żartuję, ale no niewątpliwie przyzwyczaja się nas, społeczeństwo, do faktów, które no kiedyś wobec nieuchronności dalszego ukrywania będą musiały być ujawnione, zarówno odnośnie Marsa, jak i innych rzeczy. Teraz przejdźmy może do zdjęć, które Pan mi przesłał. Przedstawiają one, wydaje mi się, pierścionek, telefon, jakieś zwierzę. No więc jeżeli chodzi o ten pierścionek, w którym jest, to w zasadzie jest zegarek, który jest w pierścionku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że on został znaleziony w 2010 roku przez chińskich archeologów. Myśmy już Państwu pokazywali to 4 lata temu, natomiast wracam do tego pierścionka, żeby niejako kontynuować poprzez ten pierścionek, który jest de facto zegarkiem. Mało tego, jest to model niemal współczesnego zegarka szwajcarskiego, a ocenia się, że odłamek skały, w której został znaleziony, ocenia się no, na tysiące lat do tyłu. Ale, drodzy Państwo, pokazywaliśmy również Państwu filmy, na których, filmy na przykład z 1935, 1938 roku, słynny film Chaplina, gdzie idą ludzie i rozmawiają przez telefon komórkowy. I teraz, kilka dni temu, austriackie agencje podały informację, Państwo będziecie widzieli na swoich ekranach, znaleziono telefon komórkowy. Oczywiście troszkę jest inny, to znaczy inaczej. Inny jest, jeżeli chodzi o same klawisze, ponieważ na klawiszach nie ma naszego współczesnego pisma. Celowo nie użyłem ziemskiego, ponieważ uważam, że ten telefon jest wytworem, produktem cywilizacji, która istniała przed nami. My to nazywamy artefaktami. Bardzo często mówimy o takich rzeczach, które nie pasują do danej epoki. No, oczywiście najbardziej ciekawe są reakcje internautów, które jak zwykle w momentach, kiedy umysł ludzki nie może sobie z czymś poradzić, przechodzą do żartów lub też jakichś takich określeń nie mających nic wspólnego z danym tematem. Po prostu ci ludzie boją się, no poza nielicznymi, boją się jakby określić to, co widzą. Więc oczywiście pojawiają się podejrzenia o oszustwo, tak jak zresztą to bywa. W każdym razie austriaccy archeolodzy twierdzą, że również to, co przypomina ten telefon, a Państwo widzicie to na swoich ekranach, jest to niewątpliwie telefon. Podobieństwo duże jest do telefonów Nokii, tych starych, pierwszych telefonów. Więc coś takiego znaleziono i oczywiście świat znowu stoi w obliczu zagadki kolejnej. Któż to te telefony wytwarzał ileś tam tysięcy lat temu? Moim zdaniem, tak w dwóch słowach, to jest to, co często powtarzam, a ludzie się uśmiechają czasami w sposób dość ironiczny, że na Ziemi być może wielokrotnie istniały ludzkie cywilizacje, które osiągnęły wyższy poziom, jaki my mamy dzisiaj, a które uległy samozagładzie z różnych przyczyn. Czy dzisiaj my, którzy no niemal sięgamy gwiazd, którzy mamy rozwiniętą technikę, nie balansujemy na skraju zagłady,
no powiedzmy sobie szczerze, w ciągu ostatnich 50 lat, 12-krotnie sekundy decydowały o odpaleniu balistycznych rakiet z ładunkami jądrowymi. A wiemy, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wojna jądrowa spowoduje praktycznie w 99% wyginięcie rodzaju ludzkiego, no i zwierząt. Ci, którzy przeżyją, oczywiście ulegną na skutek promieniowania deformacjom genetycznym i być może będą zaczynać od nowa to, co te kolejne ludzkie cywilizacje odradzające się po takich kataklizmach budują. I myślę, że jesteśmy którąś z kolei, żyjemy w jakimś matryksie, ktoś być może nas resetuje i każe nam wszystko zaczynać od nowa. A jeżeli chodzi o kolejną fotografię przedstawiającą zwierzę, właściwie nawet nie wiem, czy można nazwać to zwierzęciem, prawda? No jest to zwierzę niewątpliwie, aczkolwiek no, nie nazwiemy tego artefaktem, chociaż w takim dalekim rozumieniu słowa no, jest to może nie rzecz, ale jest to coś, co nie powinno istnieć. No więc tu z kolei również opowiadamy dalej te cuda, ponieważ jest ku temu okazja, więc również uśmiechają się ludzie, kiedy mówi się o potworze z Loch Ness. No bo jakżeż, potwór w XXI wieku to jest raczej niemożliwe. Otóż no, być może dziennikarze źle to nazwali, że jest to potwór. Ja mówiłem zawsze, że jest to zwierzę. Że jest to zwierzę, które być może w sprzyjających warunkach, przecież to są w Szkocji te jeziora polodowcowe, na odpowiedniej głębokości przeżyły. A moja hipoteza nie jest pozbawiona sensu, ponieważ jest ryba trzonopłetwa, nazywa się Latimeria, która według oficjalnej nauki wyginęła około 200 milionów lat temu. I kiedy w 1968 roku rybacy na Atlantyku wyłowili Latimerię, świat nauki nie runął, ale przełknął gorzką pigułkę. Okazało się, że ta ryba przeżyła. Zatem myślę, że w sprzyjających warunkach mogły również przeżyć te prehistoryczne egzemplarze zwierząt, plestozaurów czy innych tych związanych wodnych zwierząt z epoką dinozaurów. I być może rzeczywiście w tym jeziorze Loch Ness taki zwierzak sobie tam żyje i funkcjonuje. Czyli Pana zdaniem błędne nazewnictwo wprowadza pewne zamieszanie? Pewien chaos, bo jak potwór, to ludzie zaraz myślą, że rzeczywiście to coś takiego jest. A to jest zwierzę, które jest podobne, przynajmniej według opisu świadków czy fotografii, które udało się wykonać, rzeczywiście do jakiegoś tam wodnego, pójdę na skróty, może Państwo będziecie obrażeni, pójdę na skróty jakiegoś morskiego dinozaura, to znaczy zwierzęcia, które żyło równolegle z dinozaurami. Tak na marginesie do dzisiaj nie wiemy, nauka nie wie, dlaczego wyginęły dinozaury, bo jest zbyt wiele hipotez, a żadna nie spełnia w całości wymagań, żeby uznać ją za jedną i właściwą. I właśnie w Stanach Zjednoczonych znaleziono kilkanaście dni temu takie zwierzę, które Państwo widzicie na fotografii. No i oczywiście kryptozoolodzy stanęli wobec zagadki, bo, że tak powiem, sprawa jest w trakcie badań, ale generalnie naprawdę nie wiadomo, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia. Przynajmniej wstępne oględziny, czy też wstępne badania nie mówią, do jakiego gatunku to zwierzę przypisać. Czyli jeszcze wrócę na moment do, dzisiaj jest, chyba dzisiaj albo jutro będzie, w każdym razie w ciągu najbliższych dni będzie 10. rocznica tsunami, które uderzyło wtedy w te święta 10 lat temu i tam morze wyrzuciło na brzeg kilkanaście rodzajów stworzeń wodnych, które żyją na dużych głębokościach, tam, gdzie my jeszcze dzisiaj nie sięgamy. I morze je wyrzuciło i nauka odkryła kilkanaście nowych gatunków zwierząt, które gdzieś tam żyją na głębokości 6, 8 czy 10 tysięcy metrów w oceanach i morzu. Więc wiemy, że nie wiemy, że nic nie wiemy, prawda? Czyli musimy bardzo, w sposób bardzo, powiedziałbym, ostrożny podchodzić do
naszych naukowych osiągnięć i mieć trochę jeszcze jednak w zanadrzu wyobraźni i dobrej woli, bo rzeczywiście nie wszystko odkryliśmy. Jeszcze przed nami bardzo wiele tajemnic, które musimy odkryć. Czy możemy powiedzieć, że to znalezione zwierzę przypomina jakieś inne zwierzę, które jest nam znane? Przyznam się Pani, że ja się przyglądałem temu zwierzęciu. Jest to mieszanka wielu zwierząt. Generalnie no, sam ryj wygląda na drapieżnika. Z kolei budowa ciała, jakby połączenie dużej foki z jakimś innym zwierzęciem, więc przynajmniej z fotografii, które są w internecie i którą Państwo zobaczycie, no dość groźnie to zwierzę wygląda. Wygląda jednak, że to jakiś jest drapieżnik. Ono jest martwe? Ono jest martwe. Wyrzuciło je morze, dlatego ono zostało znalezione. Gdyby je morze nie wyrzuciło, gdyby gdzieś tam martwe opadło na dno i nastąpił naturalny rozkład, pewnie nigdy byśmy nie wiedzieli, że jeszcze coś takiego, przynajmniej pojedyncze egzemplarze gdzieś tam w głębinach morskich żyją. To teraz z kolei na ostatnie fotografie przedstawiające jakiś obiekt, tak? Może Pan wytłumaczy nam, co to za obiekt? To jest, Pani Dominiko, czarny rycerz. Tak nazwano, drodzy Państwo, ten obiekt. No i tak naprawdę nikt na świecie nie wie, być może poza naukowcami z NASA, czyj jest ten obiekt. Obiekt został po raz pierwszy zauważony w latach 50., kiedy jeszcze, jak wiemy, ziemskich satelitów, bo to jest satelita, ziemskich satelitów nie było. W tym czasie Amerykanie podejrzewali, że jest to obiekt produkcji Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki podejrzewał, że jest to obiekt produkcji amerykańskiej. I czarny rycerz wisiał sobie, to znaczy wisiał, przemieszczał się dookoła Ziemi, tyle że w sposób zupełnie inny jak ziemskie satelity, ponieważ poruszał się w sposób przeciwny, w przeciwnym kierunku jak wszystkie ziemskie satelity. Oczywiście część naukowców uważa, i ja tutaj się też chyba skłaniam ku tej hipotezie, że ktoś kiedyś zostawił w pobliżu Ziemi taki obiekt i czekał, kiedy odkryjemy fale radiowe. I kiedy nastąpiła pierwsza transmisja fal radiowych, te fale radiowe uruchomiły ten obiekt, który zaczął jakby rejestrować, dał znak, wysłał sygnał w kosmos, został uruchomiony, że ziemska cywilizacja doszła do momentu, w którym odkryła fale radiowe i te fale radiowe są, że tak powiem, używane przez nią. Teraz pewnie no, będzie naszych telewizorów ciekawić, co się z nim stało. Tak naprawdę nikt nie wie, co się stało z tym obiektem. Przynajmniej dostępne jakieś informacje twierdzą, że ten obiekt zniknął. Być może jest to, no my, ja czy Państwo nie mamy możliwości odkrycia takiego, znaczy obserwacji takiego obiektu, zatem tu w tym przypadku musimy polegać na tym, co nam mówi NASA, czy inne agencje, które się zajmują takimi rzeczami. Czarny według przypuszczeń naukowców, czarny rycerz może pochodzić z gwiazdozbioru oddalonego o 12 milionów lat świetlnych z uwagi na pewne parametry, które zostały zaobserwowane i jego usytuowanie w kierunku do otwartego kosmosu. W każdym razie, tak jak powiedziałem na początku, w tym przypadku o dziwo nikt nie chciał się przyznać, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jedni podejrzewali drugich, a przypominam, że były to lata 50. I tak do dzisiaj, kiedy już ta technika czy technologia dotycząca satelitów jest no, posunięta bardzo wysoko, to nadal żaden z krajów, które dysponują satelitami, nie przyznaje się do czarnego rycerza. Nie wiemy, czy czarny rycerz znajduje się nadal w pobliżu Ziemi, czy też został gdzieś przemieszczony, czy też w ogóle został, że tak powiem, zabrany lub też zniszczony. Tutaj na szczęście zachowały się
fotografie i tutaj, jeżeli to są fotografie NASA, więc tutaj praktycznie możemy pominąć wszelkie wątpliwości o fałszerstwie zdjęć, no bo w sumie nie byłoby celu fałszować zdjęcia, żeby pokazać coś, co nie istnieje. Wracając do tych artefaktów, pierścionek, zegarek, właściwie zegarek w pierścionku, telefon. Jeżeli założyć, że należały do innych cywilizacji, to nasuwa się wniosek taki, że te cywilizacje były podobne do naszej. Tak, ale możemy też przyjąć jeszcze inną hipotezę. Możemy przyjąć, że to są rzeczy, które... Ona jest bardziej karkołomna i przyznam, że bardziej fantastyczna i niewątpliwie dla Państwa trudniejsza do przyjęcia, ale być może te artefakty zostawili w swoim czasie podróżnicy w czasie. O tym by świadczyły filmy, które Państwu pokazujemy, gdzie na przykład na amerykańskim filmie wychodzą ludzie z pracy i film jest świetnej jakości, z 1935 roku, i kobieta rozmawia przez telefon. Widać wyraźnie, że ona mówi do tego przedmiotu. Nawet jeszcze wczoraj dyskutowałem z moimi przyjaciółmi i jeden z nich, żeby jakby ratując swój umysł, mówi, a może to była jakaś taka mała radiostacja. No niestety w 1935 roku jeszcze nawet nie było takiej małej radiostacji. No powiedzmy sobie szczerze, że tu miał pewnie trochę racji, bo tak naprawdę telefon komórkowy jest swego rodzaju radiostacją, więc, ale jego umysł bronił się przed tym, że ktoś wcześniej od niego mógł mieć taki telefon komórkowy. Słynny film Chaplina, który również Państwu pokazywaliśmy, gdzie kobieta idzie, rozmawia przez telefon. Ja przyznam się zupełnie szczerze, że nie zaglądałem do internetu, ale wczoraj niejako wiedziony ciekawością odkryłem jeszcze dwa filmy właśnie z 1937 roku i z 1925, gdzie również jako żywo ludzie, niektórzy tam, pojedynczy ludzie podkreślam, idący w grupie innych ludzi używają telefonów komórkowych, rozmawiają przez nie. Zatem te filmy, aczkolwiek no, ubiór tych ludzi no, jest zupełnie taki jak tych, wokół których idą. Tu jeszcze może się kłaniać hipoteza mimikry, natomiast, bo jak wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Jeżeli pokażemy się inni, to zaraz nasz ludzie jakby stajemy się wrogami dla ludzi. Inność, szczególnie w Polsce, inność budzi agresję. Szczególnie w środowiskach wiejskich, gdzie ktoś jest inny, to już nie jest jakby do tej społeczności zaliczany. To ma dalsze uzasadnienia psychologiczne i tutaj na tym pozostańmy. Natomiast wracając do podróżników w czasie, hipoteza jest, przyznaję, tak jak powiedziałem, karkołomna, natomiast nie ulega wątpliwości, że dzisiaj na Ziemi są daleko posunięte badania czy też doświadczenia w zakresie podróży w czasie. Dla mnie osobiście jest to możliwe, zresztą już w 1986 roku, kiedy to uczeni australijscy przeteleportowali promień lasera, na pytanie naukowców, na pytanie dziennikarzy, kiedy przeteleportują człowieka lub naturalną rzecz, uśmiechnęli się dość tajemniczo i powiedzieli ni to żartem, ni serio, być może już wkrótce, więc na pewno takie badania są prowadzone i myślę, że kiedyś ludzkość stanie przed faktem, powtarzam, przed faktem, że podróże w czasie są możliwe. Więc może mamy tu również do czynienia z podróżnikami w czasie, którzy takie przedmioty, przebywając tu, zostawili. A być może jest to bo słuchajcie Państwo, jest jedna rzecz. Gdyby ten telefon komórkowy ktoś znalazł lub odkrył na filmie, o którym mówię, 20 lat temu, to by nie zauważył, z czym ma do czynienia. Dlatego nie mógł tego odkryć. W momencie, kiedy się pojawiły rzeczy, które my używamy, my je dopiero zauważamy na filmach. Na filmach, które mają no, kilkadziesiąt lat. I pokazują rzeczy, które wtedy jeszcze nie istniały. Bo gdybyśmy nie znali telefonu komórkowego, to moglibyśmy ten film oglądać 100 razy i zastanawiać się, co też ona trzyma przy tym uchu. Ale kiedy my już znamy ten telefon komórkowy, to potrafimy skojarzyć, że ona trzyma telefon komórkowy, prawda? Czyli jest to, może być to tak zaprogramowane, tak jak z tą reakcją tego satelity na pierwsze fale radiowe, że ktoś nas zaprogramował i,
rozmieścił wokół nas pewne urządzenia, które uruchomią się dopiero wtedy, kiedy osiągniemy pewną wiedzę. Jeszcze podam jeden przykład. Kod Biblii. W Biblii jest kod, który w 1967 roku złamali programiści izraelscy. Newton, który był świetnym matematykiem, podejrzewał, że w Biblii jest kod, ale no nie potrafił sobie z tym poradzić. Dopiero era komputerów pozwoliła na to. Czyli ktoś wiedział, że ludzkość osiągnie taki okres czasu, w którym zbuduje komputery. I wtedy pewne rzeczy odkryje. Więc jest to w jakiś sposób stopniowy zaprogramowane. Myślę, że jest to też program taki, który ma przystosować świadomość ludzi tutaj na tej planecie, żeby nie wpadli nagle z zimnej do gorącej wody, tylko żeby stopniowo przeszli przez wiedzę, która jest im w jakiś sposób z różnych stron podawana, żeby pobudzić ludzi do myślenia, że kiedy później rzeczywiście okaże się, że przykładowo, że na Marsie było życie, które uległo zagładzie na skutek działań czy też wojny atomowej, że istniała przed nami cywilizacja, która była od nas wyższa, albo kilka cywilizacji, bo przecież odkrywamy lubię przedmioty sprzed kilku milionów lat. I odkryto artefakty, które ocenia się na 1,5 miliarda lat. Właśnie temat artefaktów pojawia się co jakiś czas. Ja pamiętam jeden z takich popularniejszych programów, w którym prezentowano urządzenie spełniające funkcję maszyny do pisania. Tak, tak, oczywiście. Są takie artefakty. To urządzenie z Antikythery i inne. No, jest wiele takich. Najdziwniejsze i najbardziej zdumiewające jest to, że najczęściej takie urządzenie naukowcy biorą do badania, które zostają utajnione. Natomiast ludziom mówi się, a gdzieś tam się zapodział, w sumie to tam niewielka rzecz, prawda, na tej zasadzie. Panie Stanisławie, dziękujemy bardzo za rozmowę i czekamy na kolejne tematy. Kolejne cuda, już po świętach, prawda? Dziękujemy bardzo. No, ja również dziękuję, a Państwu życzę tym, którzy wierzą, pogodnych świąt, a tym, którzy nie wierzą, dużo radości. Również dołączamy się do życzeń. Dziękujemy za uwagę.